Widzieliście zdjęcia wystawione za szkłem w gablocie przy komisariacie policji na Dawid Zapytał Moritz Klokyty, ochotnik z Sudetów. Nie znosiliśmy Morica. Powinno istnieć prawo przeciw wystawianiu takich rzeczy, ciągnął dalej. Gniew Boży wkrótce spadnie na nich, spadnie na nas wszystkich. Co chcesz przez to powiedzieć? spytał mały i zgrabnie wypluł garść przerzutej kapusty kiszonej. Kapustę trzymał na nagłe sytuacje w misce ukrytej w tekturowym pudełku pod łóżkiem. Moritz stał się uroczysty, ale czy nie zdajecie sobie sprawy, że skandal doprowadzi do złego końca, błyskawica i grom w was uderzą? Mogę bez trudu sobie wyobrazić, że Boga nieco rozeźli to, że jakieś kobiety są rozcinane od góry do dołu odpowiedział dobrodusznie mały, napychając usta kapustą kiszoną, ale to zupełnie nie powód, by miał za to karać mnie, pustynnego włóczęgę, Sfena czy policjantów z Dawid Żadnemu z nas nie przyszłoby do głowy zażynanie dziwek. Wolimy traktować je na staromodny sposób. Wszechmogący Boże! zawołał oburzony Moritz. Nie wzywaj imienia pana nadaremno. Pouczył go mały, grożąc palcem. Moritz nie pozwolił przerwać sobie. Zwrócił się do nas, pozostałych. Jesteście bluźniercami, pomiotem diabelskim. Strzała Boga ugodzi was, ponieważ odmawiacie ujrzenia upadku moralności wokół was. Jak kapłan ekskomunikujący swój zbór skierował palec na małego i zaintonował – Jesteś kusicielem, naczyniem zła, ale dobro cię zetrze na proch. Mały akurat walczył z kawałem wieprzowiny, która twardo opierała się przegryzieniu na dwie części. Przestał rzuć. Wyciągnął z ust cały kawał i groźnie spojrzał na Morica. Czym ja jestem, jak powiedziałeś? Naczyniem zła, zaintonował Moritz. Życie jest ciernistą ścieżką, zasypaną grzechami, a ty jesteś jednym z tych kolczastych grzechów. To spowodowało, że mały, siedzący na podłodze po turecku, z wieprzowiną w dłoni, otworzył usta ze zdumienia. Moritz zrobił groźny gest w jego kierunku. Ale nie skusisz mnie, szatanie ty. Kusiciel i uwodziciel, a ja mówię, nie ma zbawienia dla ciebie. Legionista przerwał Moricowi jego ekskomunikę. Voilà, całkiem ponura gadka, zawołał ze śmiechem. Mały powrócił do zrzucia swej wieprzowiny. Potem powoli wstał. Z gardła wydarło mu się warknięcie. Powinieneś być nieco ostrożniejszy, obrzucając obelgami małego, ty tępy nudziarzu. Oczywiście nie zdajesz sobie sprawy, że jestem zbawiony jako osoba pobożna, która kupiła sobie rozgrzeszenie. Chcesz posłuchać za jaką cenę, ty czeski judaszu, co sprzedałeś swą pobożność Adolfowi? Pięć kwart wódki i dwieście papierosów machorkowych, które ryzykując życiem ukradłem sierżantowi kwatermistrzostwa dwudziestej siódmej pancernej. A teraz takie nic jak ty twierdzi, że jestem bezbożny. Znów przestał wgryzać się w wieprzowinę i wymierzył nią Moricowi policzek. Moric pół leżał na brzegu swego łóżka. Twarz mu zzieleniała ze strachu. z sodomy, stwierdził mały, splunął na Morica, który teraz leżał jak martwy, patrząc szklistymi oczami na małego, który powrócił do swej bitwy z wieprzowiną. Moric otwierał i zamykał usta jak karp w skrzynce sklepu rybnego, tuż przed tym jak utnął mu głowę, aby uniemożliwić nabywcy odkrycie, że karp jest już na pół nieżywy. Małemu odbiło się poprzez wieprzowinę, która uparcie pozostawała w jednym kawałku. — Wynoś się stąd, ty nazistowski szpiclu, i spróbuj przejść przez Elsterę ze śliczną małą modlitewką, dokładnie tak jak Mojżesz, gdy przechodził przez kanał Suezki. Pojęcie małego historii biblijnej było nieco zagmatwane. Znów uderzył Morica prosto w twarz twardym kawałkiem wieprzowiny. Moric z wrzaskiem spadł pod łóżko. Nie zdejmując butów mały rzucił się na własne łóżko i kontynuował wysiłki, by pokonać uparty kawał mięsa. Pomocnica pielęgniarki wsadziła głowę do sali szpitalnej dostrzegając tylko jedno małego na jego łóżku w nałożonych na stopy butach. Uradowana pogalopowała, by zameldować o niesłychanym naruszeniu regulaminu powszechnie budzącej strach siostrze przełożonej emie, która miała ksywę pancernik. Legionista bez słowa rzucił butelkę kminkówki małemu, który bez wstawania pochwycił ją w locie, ostrożnie wlał sobie napój do gardła, leżąc na plecach z kawałkiem wieprzowiny w ręce. Takiego zastała go siostra przełożona. Na pół minuty odebrało jej mowę, szklistym wzrokiem wpatrywała się w ludzkiego goryla rozpierającego się na łóżku na czystej kołdrze w niebiesko-białą szachownicę trzymającego nogi obute w parę butów piechoty czyś ty rozum stracił zapytała pokazując grubym palcem czarne wyczyszczone do połysku buty Mały wyjął butelkę z ust, splunął nad krawędzią łóżka i trafił do stojącej o parę metrów dalej miski. Pomocnica pielęgniarki ledwie uniknęła śliny. Mały oczyścił sobie nos, wciągając przez niego powietrze głośno i z wysiłkiem. Czego chcesz, tłusta macioro? Wstrzymaliśmy oddech. Wcześniej nie zauważyliśmy, że mały jest pijany. A w takim stanie wszystko mogło mu strzelić do głowy. Niedawno pokłócił się z dziewczyną w apartamencie na trzecim piętrze, na znak protestu wyrzucił przez okno wannę. Hałas był taki, że pobliscy ludzie myśleli, iż na podwórze spadła bomba i ruszyli do piwnicy. Oczy pancernika znikły w jej tłustej twarzy. Jak śmiesz? syknęła, pochylając się nad małym, który spoczywał na łóżku równie spokojnie jak poprzednio. Nazwałeś mnie maciorą? Mały nie odpowiedział i nadal żuł wieprzowinę. Wstawaj, wieprzu, albo przekonasz się, z kim masz do czynienia warknęła złowieszczo olbrzymia kobieta. Gdy pochyliła się jeszcze niżej nad przeżuwającym małym, jej suknia podjechała do góry, ukazując jej ogromne kolana. Oszczędzaj proch, grubasko. Znam cię. Jesteś przełożoną pielęgniarek w tej instytucji i powiedziano mi, że nazywają cię pancernikiem, ponieważ jesteś taka gruba i brzydka. Ja cię nazywam bekasadła. To wszystko, a teraz spadaj. Rumieniec, jak chmura gradowa nad słoneczną wioską, rozpłynął się na okrągłych policzkach kobiety. Wstawaj, ty syfiasty śmieciarzu. Syknęła, chwyciła małego za ramiona i ku naszemu zdumieniu podniosła go z łóżka, w następnym momencie cisnęła go na podłogę, gdzie wylądował z trzaskiem. Patrzył na nią z głębokim zachwytem. Aż do tej chwili nikt i nigdy nie wyrzucił go z łóżka. Pancernik wygładziła łóżko, wyrzuciła butelkę kminkówki i wielki kawał wieprzowiny do kosza na śmieci i odpłynęła z sali bez słowa. Święta Matko Boska to kobieta dla mnie. Mam rota u mały rozcierając ramię. Niech mnie diabli wezmą, jeśli nie spiknę się z nią. Po prostu wyobraźcie sobie akcję bezpośrednią. Udusicie jak kaczuszkę, zauważył Heinz Bauer. Mały chwycił szklankę do wody, roztrzaskał ją o ścianę i ryknął. Zgwałcę te świnie. Załóżcie się, że tak. Drzwi otwarły się ponownie. Pancernik wypełniała je całkowicie. Stała sąd cukierka, groźnie popatrzyła na małego, ale jej spojrzenie odbiło się od niego. Przestań się popisywać, ty wolę, wypluła te słowa swym niskim, męskim głosem. Twoje wrzaski przeszkadzają innym pacjentom. Jesteś teraz w szpitalu, a nie w twoich koszarach. Jeśli sprawisz jeszcze trochę kłopotu. — Będziesz odpowiadał przede mną. Z hukiem zatrzasnęła drzwi, zupełnie nie okazując troski o spokój tych innych pacjentów, który ją przed chwilą tak obchodził. — Co za mała łotrzyca! — wykrzyknął triumfalnie mały. Z kosza na śmieci wyłowił butelkę, dokończył ją i wyrzucił przez okno do ogrodu Instytutu Meteorologicznego. Następnie wyruszył na polowanie na wieprzowinę w tymże koszu, zaplątała się wśród innych delikatesów, wyciągnął ją, nieco otrzepał i znów usadowił się na miejscu, by dokończyć jej rzucia. Wspaniała sztuka! czknął i znów uwalił się na łóżku, chociaż co dziwne najpierw zdjął buty i zaczął ryczeć pieśń wojskową, której tekst nieznani żołnierze ulepszyli. Wir sind die Panzerjäger, die Hungerkünstler der Nation, für Dörgemüse und für Käse. Wymachując wieprzowiną w dłoni, podniósł swój głos do fantastycznego wrzasku. Vorwärts, dumme Schweine, im Kampfe sind wir stets alleine, dein die Scheißhausbingste. Faren mit dem autos hinterdrein, dann verleiben euch was die Nazis piwa oświadczył, nie zwracając się do nikogo w szczególności. Wyobrażasz sobie, że jesteś w barze? zapytał Paul Stein. Jednym skokiem mały stanął na nogach, pochwycił Steina i machnął nim nad głową. Ty nędzny kawałku gluta! Zagruchał pieszczotliwie, stopniowo zaciskając chwyt na swej ofierze. Więc wyobrażasz sobie, że możesz dokuczać małemu? Ośmielasz się zakazywać mi ugaszenia mego pragnienia? Teraz możesz pójść i przynieść piwo. Za każdy złamany grosz, jaki posiadasz. I to natychmiast ty pasożycie. Cisnął przerażonego Sztajna o ścianę, jak wyrzucony kapsel od butelki, plunął za nim i zaryczał — na jednej nodze, spieszy mi się, mam pragnienie. Wstawszy, Sztajn wybełkotał coś pod nosem i spojrzał wilkiem na małego, który znów rozłożył się na łóżku, obojętnie żując swój niezniszczalny kawałek wieprzowiny. Pewnego dnia przez twą gburowatość złamiesz sobie kark, powiedział legionista łagodnym, prawie delikatnym tonem. Zajmował łóżko przy oknie. Najlepsze łóżko na sali. Dzięki swemu strategicznemu spojrzeniu przywłaszczył sobie to łóżko natychmiast, gdy wszedł na oddział. Wedle przepisów należało ono do Morica, sudeckiego Czecha. Naturalnie Moric zrobił z tego aferę. To moje łóżko, przyjacielu... Musiałeś się pomylić. W formie odpowiedzi legionista ledwie obdarzył go przelotnym spojrzeniem. Moritz powtórzył swój protest. Legionista odłożył swą gazetę i powoli uniósł się na łóżku. — Mert, c'est mon camarade. Co ty powiedziałeś? Moritz popatrzył tępym wzrokiem na legionistę, który powrócił do czytania gazety. W kąciku warg zwisał mu papieros. Nic, zupełnie nic, mą kamarad Zrobił pożegnalny gest, jakby odpychał coś natrętnego. Nagle skoczył do góry, jak napięta sprężyna i ryknął, ale! Moritz nie znał francuskiego. Po prostu stał w miejscu, groźnie spoglądając. Po prostu nie mógł pojąć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Reszta z nas nic nie powiedziała. Wiedzieliśmy, co się zbliża. Bójka, podniecająca nerwy bójka. Mały wstał na nogi. Podsunął się do Morica, jak niedźwiedź, który zwęszył miód. Moric, który stał tyłem do niego, nie widział oznak zbierającego się huraganu, huraganu, który go zetrze. Legionista pokazał skierowany w dół kciuk i szepnął z uśmiechem. Sygnał dla małego. Wtłoczenie tego sygnału do grubej czaszki małego zajęło legioniście godziny cierpliwego trudu. Nagle Moritz znalazł się w uchwycie żelaznej łapy. Został poderwany do góry i zaniesiony przez całą salę do łóżka przy drzwiach. Zajmujący je musiał nieustannie włączać i wyłączać światło i stale mu przeszkadzano. Mały bardzo ostrożnie złożył na nim Morica, jakby ten był zrobiony z kruchego szkła. Następnie cofnął się o krok i przyjrzał mu się uważnie. Jesteś świnią, zwierzył się moricowi. Pospolitą, głupią świnią, która całuje w dupę nazistowskie kupy gówna. A teraz powiedz mi czym jesteś. Mały dał mu klapsa wierzchem dłoni. Całkiem przyjaźnie, jak sądził. Dla nas zabrzmiało to jak wybuch wulkanu. Teraz powiedz nam, czym jesteś, kojcu na kurczaki. Jestem świnią, wyjąkał Moritz. Kolejny klaps. Nie chodziłeś do szkoły ciemniaku? Nie potrafisz nauczyć się niczego na pamięć? Głupią świnią, zakwiczał Moritz, która całuje w dupę nazistowskie kupy gówna. Całkiem dobra odpowiedź, potwierdził mały. Pokazał palcem łóżko, na którym leżał Moritz. — Prosiłeś o to łóżko, prawda? — Prosiłem — powiedział kapitulując Moritz. Mały uniósł brew. — Do diabła, co ja usłyszałem? Moritz pospiesznie dodał — panie kapralu. Goryl skinął głową z satysfakcją. Wszyscy byli świadkami tej sceny uczyniła ona z małego, absolutnego dyktatora sali, dyktatora, który brutalnie i bez skrupułów eksploatował swych poddanych, Adolfa w miniaturze. To była przyczyna, dla której Paul Stein teraz posłuchał rozkazu małego i szybko przyniósł trochę piwa z browaru Sankt Pauli, bez słowa umieścił wszystkie dziesięć butelek w tekturowym pudełku pod łóżkiem małego. Mały kazał Moricowi, by mu zaśpiewał, zabrzmiał hymn, smutny hymn o zbawieniu świata. Mały chwilowo przerwał picie piwa i uprzejmie wysłuchał wszystkich dziewięciu zwrotek. Jego jedynym komentarzem było wysłanie za Moricem porcji śliny. Kazał mu pójść do łóżka i odpoczywać, ale nie wcześniej nim odmówi modlitwę za duszę Małego. Gdy wszystkie rozkazy zostały należycie wykonane, mały przez chwilę pił w milczeniu, w końcu minął fazę bycia po prostu bardzo pijanym, zaczął wywrzaskiwać piosenkę. Melodia nie została jeszcze zatwierdzona przez historyków muzyki, a tekst był taki, jaki mógł zwalić mu na głowę oskarżenie o zdradę główną. Anderstrasse nach Moskau, eine Kompanie, Das sind die Reste von Adolf's ganzem Her. sie ten schön Józef zejen und Musten wieder stiften gehen, wie einst Napoleon. Przez chwilę milczał. A potem z nowym wigorem zaczął na tę samą melodię. Hurra, wir haben den Krieg verloren. Czy kogoś tutaj świeżbią ręce do bójki? Zapytał w ciemnościach. Minęła sekunda czy dwie i dodał: „Jeśli tak, rad będę wygarbować wam dobrze skóry. Żadnej odpowiedzi. Rzucił butelką przez otwarte okno. Rozbiła się na ulicy. Zgrzytliwy głos odbił się od ścian skrzyżowania cyrku zwek. Widzieliśmy zachwyconą minę małego, gdy tego słuchał. Zataczając się, podszedł do okna i zarżał w przewidywaniu triumfu. Zamknijcie gęby osły, czy nie dostrzegliście, że płyniecie koło szpitala wojskowego? Musimy tu mieć ciszę. Jesteśmy ludźmi chorymi, bohaterami. Nie zakłócajcie spokoju chorym. Bo jeśli nie, zejdę i wam w pierdole. Męski głos gniewnie podjął wyzwanie i zaczął go zachęcać. Niósł się echem w ciszy bezsennej nocy. Kurzywa, zawył mały, szykując się do skoku przez okno. W chwilę później rzuciło się na niego trzech czy czterech z nas. Mocno przycisnęliśmy go do podłogi. Ale on mnie wyzwał, czy nie słyszycie? Mały był oburzony, wrzasnął przez jedno z okien. Tylko poczekaj skór wielu, aż będę wolny. My tu jesteśmy bojownikami, obrońcami naszego kraju jesteśmy bohaterami. Co myśleć może taki, taki? Legionista musiał stołkiem pozbawić go przytomności. Nadeszła noc i na sali było cicho. Ciotka Dora myślała o wszystkim pod kątem pieniędzy. Stała za swym kontuarem barowym z wypchaną rybą mieczem i zaprawiała akwawit angosturą. Oczami oceniała każdego wchodzącego przez obrotowe drzwi. Legionista siedział naprzeciwko niej na wysokim stołku barowym, popijając Pernoda. Ten napój, wyglądający nader niewinnie, smakuje jak lukrecja, jest jadowicie zielony, a zmieszany z wodą bieleje. Pernoda wynalazł diabeł, oświadczył, ale tego się nie wie aż do ósmego kieliszka. Śmiejąc się wręczył dziewiąty dziewczynie. Rozebrała się w jednej z małych lóż. Jej bielizna była czarna jak noc, zupełnie przezroczysta, tylko majteczki, których zdjęcie odmówiła, były czerwone, koralowo czerwone. Gdy zdjęła je na górze, oglądali to tylko Stein i Ewald, nadworny alfons ciotki Dory. Rozdział czwarty Ciotka Dora. Często odwiedzaliśmy 11 w skali Boforta za dworcem centralnym. Ściślej mówiąc, zawsze chodziliśmy do 11 w skali Boforta za dworcem centralnym. Ciotka Dora, gospodyni tego wytwornego lokalu, była brzydką, pozbawioną uczuć kobietą. Wszystko mierzyła w pieniądzach. Niektórzy. Może nawet większość ludzi uważali, że jest odrażająca. Dla nas, narzeczonych śmierci, wyglądało to mądrze. Za pieniądze można dostać wszystko. Za pieniądze możesz otrzymać wieczne życie w siedzibie Allaha w błękitnych dolinach, powiedział legionista i nabożnie skłonił głowę ku południowemu wschodowi. — Za pieniądze można kupić dowolną ilość kobiecego mięsa, rzekł Bauer — — Za pieniądze kupić można burdel — stwierdził mały. Wzrokiem rozbierał dziewczynę wdzięczącą się na wysokim stołku barowym. — Za pieniądze możesz zostać przyjęty u ciotki Dory — roześmiałem się i posłałem jej całusa. — I pozwoli ci zamroczyć się towarem, którego nie dostaniesz nigdzie indziej w Trzeciej Rzeszy — uśmiechnął się Stein. Połknął jednym haustem wielką szklankę dżinu i zażądał powtórki. Jesteście stadem brudnych świń, stwierdziła ciotka Dora, ale tak długo jak możecie płacić, jesteście mile widziani w jedenaście w skali Boforta. Mieliśmy mnóstwo pieniędzy. Byliśmy na odległym froncie bardzo długo. Większość z nas miała żyłkę do interesów i wiedziała, jak zdobyć coś na sprzedaż. Mały legionista ocenił, że czarny rynek w Hamburgu jest najlepszy na świecie. Wszystko można tu było kupić i sprzedać, nawet trupa. Światło w barze ciotki Dory było czerwone, bardzo przyćmione, przynajmniej od trzech lat tańczenie było prawnie zabronione. Ale u ciotki Dory, pomimo tego, tańczono. Policja i jej kapusie pojawiali się nader często, ale ciotka Dora, demon w spódnicy, mawiała, najlepszym sposobem zachowania przyjaciół jest wiedzieć coś o nich, i zawsze udawało jej się czegoś o nich dowiedzieć, dość by zmusić ich do przymykania oczu na wszystko niezgodne z prawem w jedenaście w skali Boforta. W meldunkach o nastrojach ludności sporządzanych przez tajną policję, jedenaście w skali Boforta figurowała jako miłe miejsce ze stałą klientelą, pozbawione znaczenia politycznego. W jedenaście w skali Boforta łamano więcej praw i zarządzeń niż gdziekolwiek indziej. Panie przychodziły tutaj, by doświadczyć zakazanego, Choć w ostatniej minucie mogły stchórzyć. Inni ludzie przychodzili tutaj, by się upić, a potem zastrzelić, albo mieć poderżnięte gardło i zostać wrzuconym do łaby. Od czasu do czasu wyławiał ich bosakiem statek celników przy Landung Bryke. Dziewczyna w sukience do kolan poprosiła legionistę do tańca. Nawet nie zadał sobie trudu, by na nią spojrzeć. Sączył wódkę, głęboko zaciągnął się papierosem, a potem powoli wypuścił dym nosem. — Chcesz zatańczyć, mały? — zapytała dziewczyna po raz drugi. Głodnym wzrokiem oceniła żelastą postać i brutalną twarz z długą blizną od noża, połyskującą płomienną czerwienią. — Idź do diabła! — warknął półgębkiem legionista. Dziewczyna wybuchła. Obraziła się straszliwie. Wychudzony młody gość podszedł, przysuwając się do stołka legionisty. Sięgnął ręką do gardła małego żołnierza, ale w następnym momencie leżał na podłodze. Kopnięcie w twarz i morderczy cios w gardło, i znów zapanowała cisza. Legionista usiadł na miejsce i zamówił następną wódkę. Ciotka Dora dała znak odźwiernemu, ogromnemu belgowi. Ten chwycił nieruchomą postać jak wielki worek mąki i wyrzucił go przez drzwi wejściowe. Stamtąd inni kontynuowali transport do jakiegoś miejsca wystarczająco odległego od 11 w skali Beauforta. Dziewczyna została zdrowo wychłostana w małym pokoiku za kuchnią. Nie krzyczała. Owinięto jej głowę brudną kołdrą, podobnie jak wielu innym kobietom brutalnie ukaranym w tym pokoju za kuchnią. Kołdra stłumiła jej krzyki. Osoba, do której należały te sprawy, była to prawa ręka ciotki Dory, były Alfons. Położył dziewczynę na stole specjalnie zrobionym do tego celu. Bił ją krótką, kozacką nachajką, dawno temu kupioną od SS mana, który miał dwie takie na sprzedaż – Ewald, wykonawca wyroków ciotki Dory, kupił jedną, policyjny detektyw drugą. Detektyw sądził, że może ona dopomóc w uzyskiwaniu zeznań. Pod wszystkimi innymi względami detektyw policyjny zachowywał się w swej pracy bardzo poprawnie, ale nie uzyskiwał wystarczającej liczby zeznań. Jego przełożeni używali między sobą powiedzenia, że bardzo by zyskał na wycieczce do Rosji. Z tego właśnie powodu kupił kozacki bicz. Natychmiast został sierżantem policji. Niektórzy mówili, że nawet był lepiej widzianym. Teraz nie był już poprawny i uzyskiwał mnóstwo zeznań. Dyktatura nie używa ludzi poprawnych. To, czego żąda, to wyniki. Ewald wychłostał dziewczynę dwukrotnie. A potem z nią spał. Wtajemniczeni mówili, że zawsze tak robił. Następnego wieczoru dziewczyna wróciła do pracy u ciotki Dory, zabierała do domu trzydzieści pięć procent swych zarobków, już nigdy więcej nie zaprosiła legionisty do tańca. Dwie panie usiadły obok legionisty były to dobrze ubrane, eleganckie panie, a nie jakieś zwykłe barówki. Jedna z nich obdarzyła legionistę szybkim spojrzeniem. Założyła nogę na nogę, a jej spódnica podjechała ponad kolana, mignęła jaskrawo biała halka. Dwie panie piły szampana, najlepszego, jaki mogły zamówić. Legionista odpalił nowego papierosa od niedopałka starego i zerknął na butelkę. Wskazując pełne szklanki, zapytał nowe nouveau Panie udały, że nie słyszą. Z twarzą skrzywioną w wyniosłej minie i oczekując zwycięstwa, legionista pochylił się nad ciemnowłosą panią, zwaną przez swą przyjaciółkę Lizą. Druga miała na imię gizela. A może by tak rzut kostkami za stomarek? Pani nie odpowiedziała, ale na jej policzki wypełzł rumieniec. To mogło być od szampana. Legionista zaśmiał się. Ciotka Dora stała tyłem do kontuaru, ale wszystko widziała w małym lusterku stojącym wśród kieliszków. Roześmiała się. Ja się zaśmiałem, Bauer się zaśmiał, mały pił przeklinał i gorączkowo paplał na temat dziewczyn. Czy chcesz pójść na górę i pograć trochę? Dam ci dwieście marek i nowe majteczki, powiedział półgłosem legionista. Ciotka Dora śmiała się nad swoimi gorzkimi kroplami. Do duńskiego sznapsa używała tylko angostury. Zwykła mawiać, że to oczyszcza duszę. Pewien pastor powiedział jej kiedyś, że jej duszę będzie trudno umyć do czysta. Właśnie dlatego piła ten ostry napój. Powinieneś się wstydzić za siebie, rzekła Liza, odrzucając propozycję legionisty. Opróżniła swą szklankę prawie jednym łykiem. Musiała to zrobić przez omyłkę jej przyjaciółka gizela swoi tylko sączyła. Śmiejąc się cicho, legionista zażądał od trudy kelnerki z Berlina, pomagającej ciotce dorze przy barze, by ponownie napełniła szklankę Lizy. Mrugnął do kelnerki. Zrozumiała. Szklanka madame Lizy otrzymała parę kropli ze specjalnej butelki. Tylko ciotka Dora wiedziała, co ta butelka zawiera. Cokolwiek to było, nawet odrobina domieszana do napoju dziewczyny zawsze dawała wyniki. Liza absolutnie niczego nie podejrzewała i wzięła swą szklankę. Odwracając się od swych kieliszków, ciotka Dora nalała drinka legioniście i powiedziała mu, podkreślając każde słowo, jesteś brudną świnią ale życzę szczęścia brud robi pieniądze mój chłopcze legionista roześmiał się Madam, czterysta zaliczki i nowe figi z francji wdzięczył się a potem powrócił do robienia kółek z dymu Truda zwilżyła absolutnie czysty kieliszek swym oddechem i zaczęła polerować, jakby chciała go całkiem zetrzeć. Na ustach igrał jej uśmiech. Była podniecona jak my wszyscy, ponieważ wiedziała, że legionista nie może mieć nic do czynienia z kobietami, a na dobitkę tego nie chciał. — Jesteś odrażający! — oświadczyła Liza, demonstracyjnie odwracając się plecami do legionisty siedzącego w czarnym mundurze czołgisty z małymi srebrnymi trupimi główkami na wyłogach. — Sacre nom de Dieu! — zawołał legionista, udając zaskoczenie. Ciotka Dora wetknęła sobie w usta długie cygaro i zwróciła się do legionisty. — Podaj mi ogień, ty afrykański skurwielu! Legionista usłuchał i podrapał się w nos jak myślisz, czy powinienem wynająć tę panią na jedną turę w łóżku? Teraz zamknij się, świnio i daj spokój tej pani, ona nie chce niczego od ciebie, ani ty od niej. Wiesz o tym bardzo dobrze. Usiadła na wysokim krześle naprzeciw legionisty, który znów zwrócił się do Lizy. Masz piękne nogi, madam. Mon dieu, masz cholernie piękne nogi. Nie zrobiłoby mi przykrości rozebranie ciebie. Sześćset gotówką, jeśli pozwolisz mi się rozebrać. A może zatańczymy, madame? Nie, i daj mi spokój. Nie jestem tym, co sobie o mnie myślisz. Legionista uniósł brwi. No nie mów, co za wstyd. Ciotka Dora dmuchnęła legioniście dymem w twarz, jej brutalne usta uśmiechnęły się. Za co ty bierzesz tę panią? zapytał Bauer. Legionista uśmiechnął się, pociągnął się za nos i upił łyk ze swojej szklanki. Dystyngowana pani szukająca przygody, nie tania dziwka, która wyszła na spacer w sukni swej pani. Liza skoczyła z miejsca. W następnej chwili rozległo się uderzenie w policzek legionisty. Z szybkością błyskawicy chwycił ją za nadgarski, wykrzywił wargi w warknięciu, ukazując szereg białych, jak perły zębów. Merd! — Więc ta mała pokazuje pazurki. Mały oui. ça! — Madam chciałaby zatańczyć. Mały ześlizgnął się ciężko ze swego stołu kabarowego i podszedł do nich o jak goryl. Bezczelny typie, ja nie chcę tańczyć, prychnęła Liza. Oczywiście chcesz, zdecydował legionista, skinął głową do małego. Próbowała się uwolnić, ale żylaste palce legionisty trzymały jej nadgarstki jak stalowa pułapka. Ciężka, połyskująca złotem bransoleta lekko zadźwięczała jak małe dzwoneczki. Mały bez słowa chwycił ją w pół i pchnął na podłogę, wrzasnął do pianisty. — „Alois, zaczynaj mucić, poganiaczu klawiszy, mały ma zabawić się z tą kurewką — przy małych stolikach w lożach goście zaczęli parskać śmiechem dziewczyny kwiczały rozkoszując się widokiem eleganckiej pani która wpadła w tarapaty uważały jedenaście w skali boforta za swe największe dobro należące wyłącznie do nich wszystkie obce kobiety działały na nie jak czerwona płachta na byka na fortepianie zagrano dziką melodię, pozostali goście zeszli na mały parkiet za zasłoną. Mały wrzucił wyższy bieg i poturlał się po podłodze, nagle zahamował, wślizgnął się bokiem po wąskich schodkach, zatrzymał się i zawył, podniósł sobie lizę nad głową i zakręcił nią, następnie wyłączył sprzęgło i zaczął się ślizgać po podłodze w rytmie walca, w ogóle nie zwracając uwagi na muzykę. Nagle poczuł się jak apasz, cisnął swą panią do kąta i splunął na drzwi. Ale już znów miał ją w uścisku, zanim jeszcze zdała sobie sprawę, że przed chwilą rzucono ją przez całą salę. Wydał głośny ryk i zatańczył solo wokół partnerki, która stopniowo zaczęła popadać w obłęd wziąwszy pięści na biodra okrążał ją kołysząc się jak kogut w tańcu godowym i podśpiewywał to szybko się skończy wszystko ma swój koniec pianista Alois przestał grać chwyciwszy lizę mały przemknął obok fortepianu ale udało mu się w przelocie stuknąć Aloisa w czoło rusz się Dubku jak sobie wyobrażasz po co jesteś z wzorowym zapałem Alois zaczął tłuc w klawisze, zagrał ognisty waltz węgierski, a tymczasem Mały przeskoczył na tango. Ani jednemu, ani drugiemu nie przeszkadzały niezgodne rytmy. Zupełnie nie zwracając uwagi na muzykę, Mały robił co mu się podobało, co chwila kręcąc bezradną lizą w powietrzu, jak śmigłem. Zgubiła pantofel. Leżał na środku podłogi, niebieski i opuszczony. Liza już nie tańczyła. Nogi odmówiły jej posłuszeństwa podczas rumby. Mały nadal tańczył solo, w międzyczasie obracając nią w koło na swych barkach. Nagle zatrzymał się i groźnym wzrokiem rozejrzał się po sali. Czy komukolwiek zachciało się bójki? Brak odpowiedzi. Mały kiwnął głową z zadowoleniem. Mam nadzieję, że nie dla waszego własnego dobra. Legionista zachichotał. Chodź, połóż twoją panią na kontuarze. Nadymając się dumą, mały rzucił półprzytomną lizę na kontuar. Usiadł koło jej przyjaciółki Gizeli. Legionista spojrzał na ciężko dyszącą kobietę leżącą przed nim na kontuarze. Trudo odezwał się bez widocznego powodu. Madam potrzebuje czegoś na wzmocnienie. Kolejna szklanka z odrobiną z butelki ciotki Dory. Teraz nieszczęsna Liza znów stała na nogach. Po chwili zupełnie zapomniała swej pełnej godności arogancji, tańczyła z Bauerem, tańczyła ze Steinem, tańczyła z sierżantem piechoty. Sierżantowi nie udało się dokończyć tańca, mały znokautował go, a Belk wyrzucił go na tyły lokalu, gdzie inni zajęli się dalszym transportem. Jeszcze raz zatańczyła z małym, piła z legionistą, upiła się zupełnie, cisnęła swe suknie do jednej z małych, oddzielonych zasłonami lóż. Chytre kropelki ciotki Dory powodowały, że ludzie zapominali o przepisach. Ruszała lawina. Liza zapytała legionistę, czy odprowadzi ją do domu. Jesteś szmatą, powiedział i wziął kolejny łyk wódki. Popłakała trochę. Legionista już nie zwracał na nią uwagi. Powiedział ciotce Dorze, że kobiety przychodzące do jej spelunki w poszukiwaniu przygody są łajdaczkami. Opowiedział jej o kobietach w Kasablance i Rabacie, o kobietach, które kochały i umierały. O ludziach bezszelestnie mordowanych w wąskich zaułkach między białymi domami opowiadał o tym z przerwami, cichym półszeptem. Ciotka Dora słuchała, mrużąc oczy, drażnił go dym z jej długiego cygara. Gizela spróbowała wyjść. Nagle dopadło ją nieprzeparte pragnienie świeżego powietrza. Belk przy drzwiach obrotowych uśmiechnął się przyjaźnie, ale potrząsnął głową. Nie opuszcza się przyjęcia w taki sposób, madame. Zaprowadził ją z powrotem do baru. Przenikliwy śmiech Lizy odbił się od lamp na suficie. Znów pociągnęła ze swej szklanki. Paliła, czując, że jest jej bardzo gorąco. Usiadła obok mnie. Zaproponowałem jej wspólny spacer na górę. Ja też byłem lekko podpity i miałem ochotę rywalizować z legionistą. Bardzo dobrze wiedziałem, że nie zachowuję się przyzwoicie i co z tego. Jutro możemy umrzeć. Potrząsnęła głową i machnęła stopą w małym różowym pantofelku. Musi być bardzo bogata, pomyślałem. No idź do diabła, powiedziałem. Udała, że nie słyszy. Mały wrzeszczał o kurwy. Nikt nie zwracał na to uwagi, gdyż zawsze to robił. Chciał bić się z odźwiernym, który był zawodowym zapaśnikiem, ale Belk nie miał ochoty bić się z małym. Pewnego dnia bili się. Trwało to ponad godzinę. Gdy się wreszcie skończyło, mały wyglądał okropnie. Belk wyglądał okropnie. Mały powiedział doktorowi Malerowi, że w porcie przejechał go wóz. Doktor Maler udał, że mu wierzy. Trzeba udawać, że wierzy się w wiele rzeczy, gdy ludzie z półku karnego przybywają po długim pobycie na froncie do wielkiego miasta, gdzie są dziewczyny i wuda. Narzeczeni śmierci muszą żyć tak, jak uważają, że powinni. Śmierć może nadejść jutro. Gizela znikła, ale miałem jej torebkę. Był w środku jej dowód osobisty z adresem. Legionista starannie zbadał zawartość. Następnie zwrócił mi torebkę, przed tym wziąwszy sobie stomarek. Jej nazwisko było czymś Sfon i mieszkała nad Elsterą. Była więc bogata. Powinna zostać wychłostana. Oświadczył Ewald, oblizał się. A ty powinieneś mieć bagnet w brzuchu, rzekł legionista z przyjaznym uśmiechem. Ewald już miał coś odpowiedzieć, lecz ciotka Dora wyjęła cygaro z ust i warknęła ostrzegawczo. Zamknij jadaczkę, Hamie. Ewald zamilkł. Legionista nucił, przyjdź teraz, śmierci przyjdź. Ewald zatrząsł się, jakby mu było zimno. Ciotka Dora poczuła, że od cygara zbiera jej się na mdłości i kątem oka zerknęła na legionistę. Blizna od rany zadanej nożem, biegnąca od skroni do jego szyi, teraz połyskiwała jasno-niebiesko. Och, daj spokój tej cholernej piosence! szepnęła swym ochrypłym głosem. Boisz się śmierci, dziewczyno? Śmierć jest moją przyjaciółką! Zaśmiał się chrypliwie i zaczął się bawić swym nożem bojowym. Mały przestraszył się. Nie próbując tego ukrywać, sięgnął po własny nóż, schowany w tajnej kieszące Buta. Czy ktoś ma ochotę zostać posiekany? Uśmiechnął się, wysuwając usta w stronę Ewalda, który pospiesznie zaczął się oddalać. Brutalne uderzenie pięścią odrzuciło go plecami na kontuar barowy. Tu zostajesz, ostrzegł go mały. Może mi przyjść ochota, by zrobić ci kilka cięć. Jesteś brudnym, skurwy synem. A teraz powiedz mi, kim jesteś? Ewald zaśmiał się z przymusem. Jego małe, chytre oczka skierowały spojrzenie w górę. Mały wbił nóż w bar między palcami Ewalda, nawet go nie zadrasnąwszy. Kim jesteś, ty, sutenerze? brudnym skurwy synem wyjąkał Ewald patrząc szklistym wzrokiem na drgający nóż kiedyś ten nóż należał do pewnego Sybiraka człowiek ten został zatłuczony kopniakami w czerkasach za wydłubanie oczu porucznikowi ze sto pułku strzelców Mały wyciągnął nóż z zacholewki jego buta. Nóż został wykonany specjalnie do podcinania gardeł innym ludziom. Był to dobry nóż, a Mały nauczył się zadziwiająco sprawnie go używać. Pewnego razu na wschodzie szliśmy na rozpoznanie na drugi koniec mostu. Był to stary i zniszczony most, ponieważ nikomu nie warto było zawracać głowy, aby się nim zajął. Mostami z drewna i żelaza trzeba się opiekować, aby ładnie wyglądały. Pospiesznie szliśmy przez most. Nasze buty grzmiały na żelazie przez podkłady rzeka uśmiechała się do nas, chichotała z duszonym śmiechem, ponieważ wiedziała coś, czego myśmy nie wiedzieli. Chowała dla nas niespodziankę. Jak zwykle gadaliśmy między sobą, mały szedł na samym końcu, był zirytowany, ponieważ od trzech dni byliśmy bez jedzenia i był absolutnie zdecydowany, by otrzymać zezwolenie zgwałcenia jednej z kobiet, które służyły w tamtym wojsku jako zwykli żołnierze i zostały przez nas wzięte do niewoli ubiegłej nocy. — Ona nawet nie miałknie — obiecywał. — Nikt się o tym nie dowie. Taki żołnierz w majteczkach, czy to będzie miało jakieś znaczenie? — Zastrzelę cię jak psa, jeśli zrobisz krzywdę którejś z tych kobiet — zagroził stary. Właśnie z tego powodu mały szedł przez most trochę z tyłu za pozostałymi. Kopnął pogardliwie kawał gliny, który rozwścieczył go, przywarłszy do czubka jego buta. Machał nogą wielokrotnie, ale glina trzymała się. Czerwony z wściekłości schylił się, oderwał glinę i cisnął ją daleko w uśmiechniętą rzekę. Teraz dostał jeszcze bardziej z tyłu. Ponury, pełen nienawiści i krwiożerczy, wlukuł się za patrolem, który znikł we mgle i dawał się słyszeć tylko dzięki przyjemnemu brzęczeniu wymrukiwanych słów. Nagle mały zatrzymał się. I otworzył usta. Z mgły, przez barierkę mostu, pojawiła się postać. Gipka postać. Ze zręcznością kota posuwała się za patrolem. Mały przyspieszył. Wyglądał na zupełnie odmiennego. Goryl zmienił się w czarną panterę. Obaj znikli we mgle. Gardłowy wrzask poniósł się w wilgotnym powietrzu i spowodował, że patrol rzucił się za osłonę. Gwar ich pogaduszek umilkł. Przez mgłę słychać było jęki i uderzenia, a po tym po żelazie zadźwięczały kroki. Mocno chwyciliśmy nasze pistolety maszynowe, stary zmrużył oczy, legionista odciągnął kurek pistoletu, porta wyciągnął zawleczkę z jajowatego granatu. Jak zawsze gdy coś szczególnego się szykowało, stege lekko zadrżał gdy szara zasłona rozdarła się ukazał się mały ciągnąc za sobą martwą postać rzucił ją przed nas na środek mostu jak wędkarz chcący się trochę pochwalić schwytaniem wyjątkowo dużego szczupaka uśmiechnął się widzieliście kiedyś coś podobnego ha Gardło martwego sybiraka ziało czerwienią i wykonywało ruchy podobne do ssania jak skrzela wielkiej ryby krew zabarwiła żelazo mostu Mały rękawem otarł nieco czarnej krwi ze swej twarzy była to krew obcego żołnierza która spryskała małego gdy podżynał gardło tamtego od ucha do ucha Mały uśmiechnął się przepraszająco — Popatrzcie, jak ta świnia mnie upaprała, gdy go wykańczałem. — Stary głęboko zaczerpnął powietrza. — Jak go znalazłeś? — Wyszedł z rzeki i chciał wam spłatać figla, chłopcy. — Ha, ha! Byłem dla niego zbyt bystry i zrobiłem lekkie cięcie temu stalinowskiemu nędznikowi. — Ocaliłeś nas — powiedział stary, podnosząc do góry kilka lasek materiału wybuchowego — znalezionych pod nieprzemakalnym mundurem nieprzyjacielskiego żołnierza strzelec samobójca. Stege zadrżał i pogładził swój pistolet maszynowy. Porta zagwizdał długo i przenikliwie. Mały, powtórzył stary, ocaliłeś nam życie. Gdyby ten typek nas zaskoczył, wylecielibyśmy w powietrze jak dobrze naoliwiona rakieta. Mały wił się z zakłopotania. Nie był przyzwyczajony do pochwał. Wepchnąłem mu nóż prosto w twarz i tylko pociągnąłem. Wszedł całkiem łatwo i łagodnie. I wtedy on był martwy. Wrzasnął tylko raz. I wiecie? Połowa tego wrzasku wyszła przez dziurę, którą wyciąłem mu w gardle. Jesteś dobry z nożem. Legionista z dumą kiwnął głową. To on uczył małego używać właściwie tego narzędzia. Mały nadał się z dumy i radości. Popatrzył na starego, lekko zmrużył oczy i pochylił głowę prosząco. Czy teraz będę mógł przelecieć tę żołnierkę z tłustym tyłkiem? Stary potrząsnął głową, wziął pistolet maszynowy na ramię i poszedł dalej mostem. Reszta z nas podążyła za nim w milczeniu. Mały krzyknął głośniej niż było trzeba. Jego głos przeniknął daleko przez mgłę i był słyszany zarówno przez Rosjan, jak przez nasze własne oddziały na przeciwległym brzegu: Chryste, zrobię to i tak. Ocaliłem was, a ona nie jest aż taka łagodna. Sami wiecie. Stary zatrzymał się, podsunął małemu pod nos pistolet maszynowy i powiedział bardzo cicho, ale z takim naciskiem, że nikt nie mógł się co do niego pomylić. Trzymaj się z dala od dziewczyn, od karabinów i tej, na którą masz ochotę. W przeciwnym razie pójdziesz prosto do piekła, a mnie będzie bardzo przykro z tego powodu. Mówię poważnie, mały. Gówno. Mruknął mały i znów spochmurniał, jak obrażone dziecko. Nie zdołał dotknąć tych żołnierek, ale za to jeszcze sprawniej używał noża. Legionista był dumny. Ani mały, ani legionista nie używali garoty, używali tylko noża. Reszta z nas wolała stalową pętlę, była bezgłośna, ale małemu zupełnie nie przeszkadzały ich wrzaski. Mawiał, że wyglądają na bardziej martwych, jeśli najpierw wrzasną. Ewald dobrze wiedział, jak mały sprawnie operuje długim nożem bojowym. Ale Ewald również był dobry w tej sztuce. Jego własną bronią był nóż sprężynowy, typu ulubionego przez Portugalczyków oraz Alfonsów w Marsylii. Marynarze przypływający do Marsylii z Porto i Lizbony robili dobre interesy na tych nożach sprężynowych. Ewald dostał swój od marynarza, który bardzo się upił. Z powodu tego właśnie marynarza Ewald odsiedział swój dwudziesty pierwszy wyrok. Coś, nigdy nie udało się stwierdzić z pewnością i dokładnie co, ocaliło Ewalda od obozu śmierci dla zawodowych przestępców kryminalnych. Wypytywany o to Ewald rozsądnie milczał i niedbale wzruszał ramionami. Sekretarz kryminalny, Nauer, z komendy policji, Stadthausbrücke 8, oderwał Ewaldowi jedno ucho i połamał mu palce u nóg. Nie z powodu zamordowania tego marynarza. To miało niewielkie znaczenie. Kaplica pogrzebowa dla osób niezidentyfikowanych miała miejsce dla wielu ciał i dopóki nie trzeba było ich układać jednego na drugim, nie było powodu, by robić z tego jakieś historie. Ale Hernauer z komendy policji wierzył, że Ewald mógłby coś powiedzieć na temat Rote Kapelle, wielkiej podziemnej organizacji komunistycznej. Marzeniem Hernauera było uzyskanie przeniesienia do Wydziału Komunistycznego Gestapo, tajnej Policji Państwowej. Szefem tego wydziału był Kryminalrat Kraus, największy kryminalista, jaki kiedykolwiek zajmował stanowisko państwowe, ale Kraus był doskonałym oficerem policji, przynajmniej wedle standardów III Rzeszy, a nawet takich standardów gdziekolwiek. Kraus został powieszony w roku 1946 w celi więzienia Fulsbytel. Padał deszcz, pogoda tego dnia była naprawdę przygnębiająca piszczał, jak tonąca mysz, a także jak ona wyglądał, trzeba go było zanieść do konopnego sznura, który przyjemnie pachniał nowością, to znaczy, jeśli potraficie wytrzymać zapach sznura. Gdy stał na kołku pod stalową rurą na suficie, do której umocowano sznur, podtrzymywało go dwóch młodych ludzi, podskakiwał w górę i w dół na stołku jak gumowa piłka, łukając, nie, nie, ale przeznaczenie powiedziało tak, o, tak, kopnięciem usunięto stołek spod jego grubych nóg. Odrobinę zagulgotał, trochę tak jak zsiadłe mleko, które nie potrafi się przedostać przez szyjkę butelki, długo i głucho. Szyja mu się wyciągnęła, a oczy wyszły z oczodołów. Jeden z młodych ludzi powiedział tylko w swym ojczystym języku do diabła i odszedł. Drugi został z tyłu, by zrobić zdjęcie. Ponieważ prawo tego zabraniało, musiał się spieszyć, ale to była cholernie dobra pamiątka, jak później powiedział swej dziewczynie w Hamburgu. Była to miła dziewczyna, która przypadkiem lubiła tego typu fotografie. Jej ojciec został zabity strzałem z nagana w tył głowy gdzieś na wschodzie. Nie dlatego, by coś zrobił, ale dlatego, że trzeba było kogoś zastrzelić z nagana w tył głowy teraz, gdy wojna się skończyła. Ale wówczas dziewczyna o tym nie wiedziała. Zdjęcie wyraźnie ukazywało język kryminal rata Krausa zwisający mu z ust. Wielki, dziwnie spuchnięty. Młody człowiek powiedział ze śmiechem do dziewczyny z Hamburga Nie chciał w ogóle nic mieć z nami do czynienia, pokazał nam język. Młody człowiek nie wiedział, że kryminal Radkraus z Wydziału 6 Cegestapo, tak zwanego Wydziału Komunistycznego, sprzedałby własną matkę, żonę i dzieci, by dostać się do tajnej policji jego kraju. Gadał i uśmiechał się z afektacją każdego dnia przez okrągły rok, a teraz wystawił język jak każdy wąż. Ewald, Alfons, morderca, sadysta i kobieciarz zdołał wydostać się z komendy policji, nie zawarłszy znajomości z kryminaloratem Krausem, przysadkowatym Krausem. Jak? Mówiono, że opowiadał mnóstwo i długo, tak prawdę jak kłamstwa. Ciotka Dora pociągnęła niezwykle mocno ze swego cygara i oświadczyła: Nie moja sprawa, ale jeśli ta świnia zacznie gadać do długiego nauera o czymkolwiek, co mnie dotyczy, wtedy uśmiechnęła się i mrugnęła. Czy owo mrugnięcie spowodował dym z jej nieodstępnego cygara? Czy konieczność zasygnalizowania czegoś komuś w półmroku otaczającym małe stoliki? Tego nie dało się stwierdzić z pewnością. Teraz Ewald stał wciśnięty między dwa stołki barowe, bojąc się tego, co może nastąpić. Wszystko, co dotyczyło Ewalda, przypominało szakala. Przede wszystkim pełen był, jak każdy szakal tchórzostwa. Mały uśmiechał się, bawiąc się nożem, rzucał go w powietrze i łapał robił to w kółko twarz Ewalda podskakiwała do góry i w dół, gdy śledził nóż wzrokiem. Mały spojrzał na niego. Czy chciałbyś, moje jagniątko, bić się z małym? Ewald potrząsnął głową. Mały odchylił się do tyłu i zachichotał. Jesteś łajnem, Ewald, a nikt nie bije się z łajnem. Ono nadaje się tylko do tego, by na nie napluć. Mały splunął na Ewalda. Ewald otarł ślinę z twarzy wierzchem dłoni, a potem otarł dłoń do czysta ospodnie. Ciotka Dora dłubała w zębach widelcem i patrzyła to na jednego, to drugiego. — Żadnej rozruby, chłopcy! Jeśli chcesz zabić te świnie, zrób to na zewnątrz, ale żadnych figli tutaj! Ewald znów spróbował odejść, ale mały przewrócił go. Ewald zwalił się na podłogę i ślizgał się kawałek wzdłuż drzwi. Gdy wstał i szykował się do biegu, nóż świsnął tuż przy jego głowie. Wbił się w drzwi pokoju, w którym Ewald zwykł był chłostać dziewczyny. Wstał przerażony i wyszeptał ochryple: — Nie zrobiłem ci nic złego. Mamy cholernie wielką nadzieję, że tak było. Dla twego dobra powiedział z uśmiechem Stein. Mały gestem wskazał Steinowi, by się nie mieszał i zawołał całkiem głośno. Chodź tutaj, ty wszo, wprost palimy się do rozmówki z tobą, chodź. Ewald powoli podszedł do baru, śledzony przez wszystkie oczy. Dziewczyny kiwały głowami w miłym oczekiwaniu, rozkoszując się nieszczęsnym położeniem Ewalda. Mały poklepał go lekko po policzku, lecz zakończył to straszliwym uderzeniem w twarz, od którego Ewald padł. Ależ wielkie nieba, co ty robisz temu małemu chłopczykowi? zapytał Stein, udając, że jest wstrząśnięty. Zrobił ruch, jakby chciał pomóc Ewaldowi wstać z podłogi, ale nagle śmiertelnie przerażony Ewald pofrunął w powietrze, rzucony chwytem judo. Zwalił się na podłogę i legł na niej bez przytomności. Mały pomyślał, że jest mu winien ostatnie pozdrowienie. Wstał, wielki i ciężki, i pochylił się nad zwiniętą w kłębek postacią. Zerknął na legionistę, który odpowiedział mu tajnym znakiem głową w chwili, gdy popijał ze swej szklanki. Mały mrugnął. I wymierzył Ewaldowi kopniaka w krocze Ten złożył się w pół jak kanapka, która zbyt długo leżała na bufecie Opuściliśmy jedenaście w skali Boforta, Dumni z naszej roboty — Jesteście towarem na sprzedaż — oświadczył Brandt, kierowca terenowej ciężarówki — Każdy Żyd w obozach Himmlera staje się pierwszorzędnym przedmiotem handlu to nieprawda! zawołał stary żyd w pasiastym więziennym mundurze. Brandt roześmiał się. Hajde się śmiał. Śmieliśmy się wszyscy, ale nie wesoło. Ty i wy wszyscy Żydzi nigdy nie zostaniecie tym, czym nie jesteście teraz i byliście przez tysiące lat zwykłym towarem, atutem trzymanym przez rządzących, gdy grają lub nie grają, zależnie od potrzeb ich hałaśliwego rynku, ciągnął dalej Brand. Stege kiwnął głową. Coś jest w tym, co mówisz? W tej chwili jesteśmy ważnymi facetami. Później, gdy wojna się skończy, będziecie nimi wy.